W minionym roku obchodziliśmy okrągłe jubileusze założenia dwóch parafii polonijnych. 70. rocznicę parafii świętego Kazimierza w Toronto i 40-lecie parafii świętego Maksymiliana Kolbe w Mississadze. W połowie stycznia nadaliśmy reportaż o parafii świętego Kazimierza, natomiast dziś przedstawimy Państwu film dokumentalny przybliżający okoliczności powstania parafii świętego Maksymiliana Kolbe, jak i działalność tej największej na świecie nie tylko polonijnej, ale i polskiej parafii. Autorem filmu, zrealizowanego z okazji 30. rocznicy konsekracji świątyni parafialnej, jest Ireneusz Kasperowicz. Mistyczne ciało Chrystusa, tak można nazwać wspólnotę Kościoła. Jest ona żywym organizmem. Tworzą go konkretni ludzie, święci i grzesznicy, młodzi i starzy, zdrowi i dotknięci cierpieniem, robotnicy fizyczni i intelektualiści. Wszyscy noszą w głębi swojego serca ogromne pragnienie Boga. Mississauga to obecnie prawie milionowe, spokojne miasto, które w owym czasie gościnnie otworzyło swoje drzwi i serca dla licznych emigrantów. Projekt parafii, jak i budowę kościoła rozpoczęto przed napływem dużej emigracji z kraju w latach 80. Początki parafii były niesamowicie trudne i kilkakrotne starania o zezwolenie na utworzenie nowej parafii uwieńczone zostały sukcesem dopiero po wyborze naszego rodaka, kardynała Karola Wojtyły, na papieża. Lo hanno chiamato di un paese lontano. Wracając z tych podniosłych uroczystości instalacji naszego Ojca Świętego, już w samolocie delegacja Związku Polaków w Kanadzie, składająca się z osób Tadeusza Glisty, Chestera Smitha i mnie jako prezesa, zdecydowaliśmy, że teraz właśnie jest odpowiedni czas na stworzenie, na robienie starań o stworzenie polskiej parafii w Mississauga. Przy pomocy księdza z kościoła świętej Teresy i dołączył się też pan Kellerman jako prezes lokalnej grupy. Ksiądz zaaranżował spotkanie z archidiecezją. Tam wymagali od nas list, żebyśmy udowodnili, że tu jest wystarczająca ilość Polaków, aby stworzyć nową parafię. Użyliśmy do tego listy wyborczej i książki telefonicznej. Przedstawiliśmy taki list i wkrótce otrzymaliśmy odpowiedź z diecezji, że poważnie biorą naszą prośbę pod uwagę. Jak się okazało, przed upływem roku mieliśmy już pozwolenie na utworzenie naszej parafii. Już 15 listopada 1979 roku zostaje wydany dekret powołujący do życia nową polonijną parafię pod wezwaniem błogosławionego Maksymiliana Kolbego, której opiekunem zostaje ojciec Stanisław Bąk ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów. A 2 grudnia mszę świętą inauguracyjną celebruje arcybiskup Filip Pocock w sali gimnastycznej w szkole Holy Name of Mary. Dzięki siostrom Felicjankom mieliśmy możliwość przy świętych niedzielnych w gimnazjum Holy Name of Mary. Trzeba było salę gimnastyczną przetworzyć właśnie z sali na kościół. I stało się to dzięki wielu, wielu, wielu wolontariuszom, którzy ustawiali krzesła, ustawiali ołtarz, a prosiliśmy kwiaty w domu pogrzebowym, jeżeli były tam możliwości otrzymania kwiatów. A ojciec proboszcz naturalnie pomagał, ile mógł, chociaż miał to
do siebie, że lubił delegować i potrafił delegować. I z chwilą, kiedy dał tą odpowiedzialność, oddał w moje ręce, już go więcej nie obchodziło. Wiedział, że to się stanie. Do dzieła tworzenia wspólnoty parafialnej i pomocy duszpasterzom włączają się świeccy. Powstają komitety parafialne, kościelny, liturgiczny, finansowy i komitet kultury, a specjalna komisja szuka miejsca pod budowę świątyni. 15 kwietnia 1981 roku ojciec Stanisław Bąk ogłasza parafianom radosną nowinę o zakupieniu ziemi pod budowę kościoła. 9 września poświęcone zostają sztandary parafialne, a dwa tygodnie później ksiądz biskup Jan Wieczorek święci miejsce, gdzie stanie nowy kościół. Na tym terenie zostaje również rozsypana ziemia z Oświęcimia, która jest milczącym symbolem męczeńskiej śmierci patrona parafii, świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Uroczystości kanonizacyjne patrona parafii, ojca Maksymiliana, które odbyły się w Rzymie w 1982 roku, obudziły wśród parafian wielką radość i zrodziły niezapomniane przeżycia. Pod wezwaniem tego świętego będzie przecież wznoszony nowy Dom Boży dla polonijnej wspólnoty. W marcu 1983 roku rusza budowa. Wykopano pierwsze grudy ziemi. Today, may we rejoice at this groundbreaking ceremony. We ask you, Lord, to bless the many people who will be involved in erecting our new church from this day forward. May the Holy Spirit guide us throughout the construction, allowing our task to flow smoothly and safely. We ask this through Christ our Lord. I'm proud today to stand with you on this ground and to break ground for a very special church, something that Mississauga will become known for, that we have a beautiful Polish Roman Catholic church in Mississauga. But it'll not just be a structure, because a structure really means nothing. It will be the Polish people that worship here every Sunday. And as they go out into the community to demonstrate their strong faith in Almighty God and in Jesus Christ, will enrich the city of Mississauga. So my prayer is that God will bless you richly and that you will be determined to go forward and make this structure a great symbol in this great city of Mississauga. Jakże ogromny zapał ogarnął całą wspólnotę. Inżynierowie, technicy, rodzice i dzieci z wielkim oddaniem włączyli się w dzieło budowy nowej świątyni. With the Ladies Guild, which was made up primarily of Canadian-born women of Polish background, we did everything from potluck suppers to fundraising, selling potatoes off a truck. But the main thing we were instrumental in was seeing that the church got a hall. The diocese would not allow us to build the hall because they ran out of money, or we ran out of money. So Father Stan Bunk came to the Ladies Guild and we signed up 33 women who committed to taking a $3,000 loan each from the credit union. This enabled us to build the proper kind of hall the Polish community needs, with a kitchen, because the diocese thought a coffee kitchen was enough. Therefore, our hall got built, and Father Stan kept his word, and he paid off all our loans. And that was my involvement with the parish. 22 maja 1983 roku uroczystościom poświęcenia kamienia węgielnego przewodniczył jego eminencja kardynał Władysław Rubin. Czyni ten akt w dniu zesłania Ducha Świętego, przekazując jednocześnie błogosławieństwo Ojca Świętego Jana Pawła II. Prace związane z budową posuwały się dynamicznie,
albowiem już 18 grudnia pierwsza msza święta sprawowana jest w nowo wybudowanym kościele. Świątynia żyje, nabiera rozmachu, skupia wokół siebie ogromną rzeszę Polaków. Z wielkim zapałem i poświęceniem działają poszczególne komisje i organizacje parafialne. Prośba o pomoc w różnych posługach przy kościele nie pozostaje bez echa. Parafianie spontanicznie zgłaszają się do różnych funkcji. W tym czasie trwa szeroko zakrojone sponsorowanie uchodźców i polskich rodzin do Kanady. Siostra Alicja Kwiecień całym sercem angażuje się w to dzieło. W wyniku jej pracy od 1982 roku do 1990 aż 6 tysięcy polskich rodzin zostało sponsorowanych przez parafię świętego Maksymiliana. Ta młoda i pełna duchowego żaru wspólnota cieszy się nie tylko ogromną ilością młodych małżeństw i dzieci, ale dużym zaangażowaniem świeckich oraz niezwykłą gościnnością. Emigranci przybywający w latach 80. znajdują tu nie tylko schronienie, ale również duchowe uzdrowienie. Wielu z nich po wielu latach życia poza kościołem odkrywa w tej wspólnocie nową drogę z Bogiem. Powstają również nowe organizacje, koło samotnych matek, zawiązuje się grupa rycerzy Kolumba. Przygotowywany jest program duchowego odrodzenia parafii pod nazwą Odnowa. Z działalności duszpasterskiej wyrastają wciąż nowe inicjatywy jak grupy młodzieżowe, modlitewne, grupa opieki nad chorymi i ubogimi, katolickie radio, klub seniora czy też festiwal piosenki religijnej. 1 września 1991 roku funkcję proboszcza Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów powierza ojcu Tadeuszowi Nowakowi. Father Chris 2 years ago approached me and said, what do you think of going to St. Maximilian Kolbe? I said, well, it's a nice parish, sure. He says, but as pastor, and that's when my face dropped and I said, well, I don't know if I'm up for the job. And he says, don't worry, just trust in God and you'll get by. Obok kościoła otwiera swoje podwoje Polskie Centrum Kultury imienia Jana Pawła II. W tym ośrodku pokładał wielką nadzieję zarówno inicjator tego dzieła, ojciec Stanisław Bąk, jak i cała Polonia, iż stanie się on centrum kultywowania polskiej kultury i wartości chrześcijańskich. W Wielki Piątek 1995 roku zostaje otwarta kaplica pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Od 15 października rozpoczyna się wieczysta adoracja, gdzie dzień i noc trwa modlitwa przed eucharystycznym Jezusem ukrytym pod osłoną białej hostii. Może tu przyjść każdy, aby w ciszy i zadumie ukryć swoje życie w bezkresnej obecności Boga. Rok 1996 to czas, kiedy do parafii przychodzi nowy proboszcz, ojciec Adam Filas. Szybko dostrzega, iż istnieje ogromna potrzeba budowy nowego kościoła, który odciążyłby, chociaż w małym stopniu, kościół świętego Maksymiliana w Mississadze. Zauważa również, że siostrzana parafia w Brampton potrzebuje już od lat stałego kapłana i codziennej opieki duszpasterskiej. Stąd całym sercem angażuje się w budowę nowego kościoła pod wezwaniem świętego Eugeniusza de Mazeno. W 1999 roku opieka duchowa nad wspólnotą została powierzona ojcu Stanisławowi Kowalowi. Pomimo rozlicznych zajęć duszpasterskich poświęca swoje serce młodzieży studenckiej oraz pracy farmacyjnej dzieci. W tym to celu podjął starania wybudowania salek katechetycznych, gdzie młodzież i dzieci mogłyby w przyszłości przeżywać proces wtajemniczania w życie chrześcijańskie. W tym samym roku wprowadził program Dobrego Pasterza,
Celem programu było przy pomocy ciekawych prezentacji Pisma Świętego i środków wizualnych pomóc dzieciom poznać Boga już w dzieciństwie. Jednym z największych wydarzeń w historii parafii było przeżywanie Światowych Dni Młodzieży i spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w 2002 roku. W 2005 roku przychodzi do parafii jako proboszcz ojciec Andrzej Sowa. Parafianie pamiętają głęboką wiarę ojca Andrzeja, jego nabożeństwo do Matki Bożej, zamiłowanie do natury, talent muzyczny i oratorski. W związku ze starzeniem się budynku kościoła, ojciec Andrzej zmagał się z różnymi remontami. Zakupił piękną, naturalnych rozmiarów szopkę bożonarodzeniową, umieszczaną na święta na stopniach ołtarza. W 2011 roku proboszczem parafii Maksymiliana Kolbego został ojciec Janusz Błażejak, były prowincjał prowincji Wniebowzięcia. Niezwykle energiczny, optymistyczny lider, prężny aktywista i organizator, ojciec Janusz natychmiast zaczął wprowadzać swoje pomysły w życie. Widząc potrzebę katolickiej ewangelizacji, wykorzystał motto Roku Wiary do dalszego pobudzania życia religijnego w parafii. Zorganizował projekcje filmów religijnych w lokalnym kinie, promował i organizował liczne spotkania z profesorami z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przed kaplicą wieczystej adoracji postawił pomnik Bożego Miłosierdzia. W tym czasie również powstał program warsztatów małżeńskich oraz poradnia rodzinna. 5 września 2013 roku ojciec Janusz podjął pierwszy krok, by zrealizować marzenia ojca Kowala i wbił pierwszą łopatę pod centrum katechetyczne, które już jest gotowe. Ministranci stali się żywą armią Chrystusa, których od 3 lat prowadzi niestrudzony ojciec Marcin Rosiński. Jak nigdy dotąd liczba ich osiągnęła 120. Mają swoje stałe spotkania, katechezy oraz obóz formacyjno-wypoczynkowy na Kaszubach. W 1992 roku pani Ania Piwowarczyk założyła grupę Radość Joy przy parafii świętego Maksymiliana Kolbego. Grupa rozrasta się zarówno wiekowo, jak i artystycznie. Dzisiaj ponad 115 dzieci i młodzieży należy do zespołu. Unikalnym wydarzeniem było otwarcie ołtarza relikwii świętych, który poświęcono w dniu kanonizacji Jana Pawła II. Nie ma wątpliwości, że misyjna natura oblatów, ich praca wśród Polonii Kanadyjskiej i czas posługi w kościele Kolbego stały się zachętą dla całej wspólnoty parafialnej, by być gorliwymi stróżami wiary. Każdy proboszcz wniósł nowy punkt widzenia, nowe pomysły, inicjatywy i projekty i wiele błogosławieństw. Sporo osób przekroczyło próg kościoła tylko dlatego, że słyszało o ciekawych warsztatach dla małżeństw i rodzin, czy też darmowych konsultacjach dla nich. Innych zainspirowała cisza w kaplicy Miłosierdzia i mistyczna miłość czerpana z adoracji Najświętszego Sakramentu. Jeszcze inni przychodzili dzielić się polskim dziedzictwem. Jedno pozostaje niezmienne. Parafia ciągle pozostaje dynamicznie rozwijającym się środowiskiem o oblackim charakterze misyjnym. Pomimo dynamicznego rozwoju wspólnoty w Brampton, parafia świętego Maksymiliana Kolbego wciąż rośnie. W 2014 roku liczba wiernych przekroczyła 13 tysięcy rodzin. Chociaż w kategorii cyfr stanowi obecnie ponad 40-tysięczne miasteczko, to zespół pastoralny jest wciąż ograniczony. Kościół jako mistyczne ciało Chrystusa jest wspólnotą wierzących, którzy pomimo swoich słabości pragną podążać za Mistrzem z Nazaretu,
ponieważ tylko On jest jedyną drogą, prawdą i życiem. I pomimo różnych zakrętów historii, tylko On jest w stanie zaspokoić najgłębsze pragnienia ludzkiego serca.